Ruszyła rozbiórka głównego budynku po byłej zajezdni przy ulicy Wrocławskiej. Prace wyburzeniowe mają zakończyć się w przyszłym tygodniu. Do tej pory wyburzono już wszystkie budynki boczne na terenie zajezdni. Do rozebrania została jeszcze część hali głównej. Same rozbiórki to jest jak gdyby jeden etap, drugi trzeba będzie jeszcze wywieźć gruz. Tutaj prowadzimy rozmowy na temat możliwości zagospodarowania tego gruzu, żeby jak najmniej to kosztowało, oraz wykończenie samych kanałów. Tam było bardzo dużo kanałów montażowych, które zostały wypełnione gruzem. One zostały odpowiednio zagęszczone i w tych miejscach zostanie wylana płyta betonowa, tak żebyśmy uzyskali taki jeden wielki, duży plac betonowy. Prace rozbiórkowe nie zostały zlecone firmie zewnętrznej, dzięki czemu udało się zaoszczędzić około 200 tysięcy złotych. Robimy to siłami własnymi, więc koszty to jest to kwestia wynajmu ładowarki obcej, no i kwestia zapłacenia wynagrodzenia ludziom za pracę. Także będzie to znacznie tańsze, niż gdybyśmy to w systemie zleconym wykonywali. Jeszcze w tym tygodniu na plac budowy ma wyjechać nowo zakupiona przez gminę Wałbrzych ładowarka. Ta maszyna będzie wyposażona w jednej strony w łyżkę klasyczną, budowlaną, taką wzmocnioną do robót budowlanych o pojemności 1,5 metra sześciennego, drugą zamykaną hydraulicznie, tak zwany krokodyl, która będzie do materiałów przestrzennych, między innymi liście, jakieś gałęzie, tego typu historia, oraz będzie miało taki jeszcze jeden osprzęt w postaci kła ze stali, zresztą o bardzo dużej wytrzymałości, który będzie pomagał nam rozbierać te obiekty. Koszt nowego urządzenia to około 300 tysięcy złotych. Wszystkie prace mają zakończyć się w kwietniu bieżącego roku.